Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kruk i chcę zaprosić na kolejny odcinek z gry Minecraft. No, dzisiaj będzie normalnie, bez timelapse, tylko chcę wam po prostu pokazać, jak mi to wszystko masło myślane i tak dalej. Jak chcesz, by to wyglądało? Bo ostatnio robiliśmy dół, czyli ten cały pierwszy plac, i tam nie dokończyłem dwóch rzeczy: jednego budynku i pomnika, bo to jeszcze będzie pomnik. Oczywiście wejdę na kreatywa i tutaj wam pokażę, co, jak, gdzie i dlaczego. No i... Dobra, się już chyba załadowało. To się długo ładuje. Jednak to oczywiście jest typ kreatywny, gdzie zacząłem ostatnio trochę robić. I wszystko to jest w Creo, będzie też zrobione na moim normalnym świecie. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Tego placu trochę dużo zostało, ale tutaj też podminie. I tu będzie robiona jedna rzecz. Tu będzie robiony młyn. Żeby taki tematyczny. Oczywiście tutaj zrobię jakąś podróżkę z tego i jeszcze jakiegoś tam innego bloku. Zrobiona, bo tak się jest nieskończona. Tu oczywiście zrobię z nieokolowanego świerku. Czyli tam. I tak za bardzo nie wiem, jak to ma wyglądać, ale to będzie całe z drewna. Przez jakiś czas nie będzie filmików, ponieważ no też szkoła jest, muszę też trochę nadrobić tego wszystkiego, no i słyszę, że widmo właśnie padło. Będziesz czerwone cegły. Tak, czerwone, nie czerwone cegły.
Oczywiście to nie będzie idealnie tak odwzorowane jak to. Tylko będzie jakieś na przykład takie lekkie zmiany, na przykład z innego na przykład rodzaju... będzie inny rodzaj dachu, albo inny wiatr, albo coś. Więc stopniowo nie będzie odwzorowane. A tam w jakimś stopniu tak. No, coś takiego. Dobra, to nie tylko piasek znajdę. To. I lubię tak, że tu przekopiemy. Na przykład teraz tak, że biorę ten gładki piaskowiec i lecę tak, tak, tak. No mniej więcej tak będzie, ale też wiatr tak podobnie wyglądać nie będzie, więc jakoś pewnie zrobię inaczej. Teraz trzeba to zrobić. Dobra, wełny zrobię na pewno. O, biała wełna. Na to zawołanie. Tutaj tak, teraz muszę coś lekkie kamienne rzeczy zrobić. Gdzieś znać się? Będę teraz murek robił. Bo tu będzie. A można od tej figury zacznę. Która będzie o. Tu, ale coś. No, no, no. To było do przewidzenia. Troszkę się walnęłem przy rysowaniu, bo tu bardziej było tak, że tu było tak, do którego to koszło, a tu do tej bardziej takie zakręcone jest. Tak, tu blok, tu blok, tak, 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 tak. Teraz muszę znaleźć pół bloki, o te. I teraz lecimy tak, cyk, cyk.
oczywiście będzie to najlepiej zrobione, bo teraz tak na szybkości chcę wam to pokazać i pokazać. Dobra, gdzie to?
Wrócę, jak już wszystko wypełnię. Dobra. To tak mniej więcej będzie wyglądać. Taki teren będzie zagospodarowany na tą farmę całą. A tu będzie zrobiona statua. Tylko jak? Jak ona będzie wyglądać? To tak. Będę potrzebował troszkę stone'a. Tylko jak znajdę stone, to będzie cudownie. Albo na przykład wezmę sobie andesite. Andezyt i jeszcze... W głowie miałem coś taki o plan, że na przykład tu będzie... Uciekać mi. Jako rękojeść będę potrzebował się tego. Jeszcze potrzebuję jakiegoś białego bloku. Może wypolerowany dioryt. Jakiś zwykły blok. O! I miałem coś takiego w głowie. Że tu będzie taki rycerz, który będzie trzymał miecz żelazny. A jak za miecz żelazny będzie służyć właśnie to. Jakiegoś, to jest taki miecz jakby, a tu za nim jest jakiś taki jakby rycerz, wizualnie na przykład z tego i na przykład, dobra. Miałem lekkie problemy techniczne, gdyż ktoś do mnie zadzwonił. Dobra, wracamy. Będzie zrobiony z wełny albo z innego materiału.
pamiętam tak tylko, że no to on będzie miał tłuszcz na przykład dotąd, będzie jedną kostkę wyżej. Nawet. Tu będzie się już szyja zaczynać. I na przykład tu teraz będzie lecieć tak ręka. Tu będzie zakręcać tak jakby, o tak o. I na przykład jedna ręka będzie trzymać tak, a druga ręka będzie trzymać właśnie w sposób następujący, który będzie pokazany o właśnie teraz. Ale jakoś tak właśnie. Nawet to ładnie wygląda. To już tak jakby bym... a może nie? Co cię tutaj zrobię? Będzie to coś takiego i tu będzie jego głowa. Właśnie zastanawiam się, jak zrobić właśnie tak jakby posąg, który nie, że będzie ładnie wyglądał, to jeszcze żeby no... Może wyglądał, ale no... Też nie przesadzajmy, że z czegoś takiego zrobię jakiś, no nie wiem, no... Harry'ego Pottera na przykład. Dobra, cyk. Tu będzie na gębę. Tu będzie na jedno oko, na drugie oko. Tu będzie nos taki wystający. O, na przykład niech będzie znowu z tego samego materiału. I tu będzie półpłytka z tego. Tu będę się trochę na odwrót zrobić, ponieważ no troszkę gorzej wygląda. O, coś takiego. Tu oczywiście trochę niżej. I tu na przykład niech będzie miał te... Oczywiście teraz będę robić innego materiału. Znaczy właśnie będzie miał takie włosy. A tu na przykład możemy mieć teraz emeraldowe oczy. Chociaż i tak nie będzie stać na tyle emeraldu. Przez jakiś czas. A jak będę musiał jeszcze jednego takiego zrobić, to wtedy się zestrzelę niż coś takiego zrobić. Bo też według mnie to jest marna czas po minerałów. Ale tak testowo mogę zobaczyć. O! Jego szkarłatne oczy. Nie szkarłata, tylko zielona. Teraz biorę trochę tego. O. Coś takiego. I to będzie. I będzie to tylko tutaj, albo też będzie w miejscu na końcu, czyli w tym. Aż te lina walne będzie na ten cały. Na YouTube będzie.
to się będę z wami żegnał, pokażę wam mniej więcej co będę robił przez jakiś tam czas. I jak to się mówi, trzymajcie się, no i cześć.